Witam w takim filmiku instruktażowym, jak ustawiam poznaniaka do siewu rzepaku. Poznaniak to jest z 86 roku. No. Widać coś chyba. Oczywiście zmienimy koło tam, zębatę, obrócimy i zmienimy rolki do równonasiennych. No i nasion drobny, no takie coś. Tu jest rolka, a tu wypełnienie. Osłony ściągnięte. Teraz trzeba się brać za koła zębate. Tutaj mamy jedno koło, drugie napędza. Ta sama ilość zębów. I tak jest ustawione na pszenicę. Do rzepaku będzie inaczej ustawione. Do rzepaku będzie małe koło napędzało duże. Po prostu przesuniemy głębiej. Teraz czas na wykręcenie, odkręcenie tej śrub, gdzie są uchwyty tego wałka wysiewającego z rolkami. Trzeba popuścić śruby i wyjdzie nam na zewnątrz wałek już. O. Teraz tak, do rzepaku ja sobie ustawiam co drugi lejek, żebym wysiewał. Będę miał ustawione, założę tylko 23 rolki. Tam gdzie nie będę potrzebował, to nie zakładam. Bo tu więcej czasu zajmuje później zakładanie. Teraz jest taki mek z tymi zębatkami na duży paku. Trzeba tak w pary dopasować i ustawić tak, w ten sposób. I teraz jak będzie się nakładać, to musi nam, tutaj jest takie, no, takie wypustki są, wypustka jest taka jakby. I ona musi nam wejść w ten sposób, że tylko tu będzie się nam kręcić, a tu będzie stało w miejscu.
Oczywiście na wałku nie będzie zlatywał, będzie po prostu się wałek w środku kręcił razem z tą. Przy zakładaniu tych matek rolek nie zapomnijmy o tych tulejkach. I teraz jak ja mam tylko mieć 13 co drugi, to będą wysiewać tylko te z tyłu. Te z przodu nie będą wysiewać rzepaku. I teraz liczę sobie, że tu będzie rolka jedna, tu druga rolka. Trzecia, czwarta, piąta. Pięć rolek sobie nałożę. Później jest mocowanie znowu wałka. I tak dalej będę sobie liczył i nakładał mocowanie. Aż później wszystko założę i sobie poustawię, żeby mi wpadł na miejsce wszystko, żeby się ustawiło fajnie. Teraz mniej więcej trzeba sobie ustawić, gdzie te rolki mają być, żeby nam fajnie wskoczyło. Muszę przerzucić tu. Wszystko ładnie nam wskoczyło. Tutaj też ważne, żeby nam nie spadła ta śrubka z nakrętką, bo później będzie problem, żeby skręcić. Tu już wałek skręcony. Rolki się kręcą. Te stoją w miejscu. Koło było w ten sposób założone, tym do środka. Będzie tak samo założone, tylko że ja mam taką tulejkę z rurki zrobioną. Ona była od środka i koło duże napędzało duże. Teraz ją zabierzemy. Takim sposobem małe napędza duże. A tą tulejkę daję tu. I dobreczka. I to by było wszystko. To będzie tak sobie na boku chodzić. Teraz ustawiamy te zastawki błędne. Tak to się nazywa tu według tabeli. Na pszenicy jest drugi ząbek od dołu. A tu na rzepak mamy trzeci od dołu. Tutaj jest drugi od dołu. Tutaj raz, dwa. A my na trzeci musimy. O. Wszystkie tak poustawiać. A tu gdzie ja mam puste, to całkiem zamykam.
jest zamknięte, szczelne, nie leci nic. I tak wszystkie po kolei. Tu gdzie? Rolka wysiewająca. Trzeci. A gdzie nie ma, to całkiem zamykam, żeby nie gubić rzepaku. A tutaj tą dźwignię. Do tych den, co są pod rolkami, zostawiamy tak jak do pszenicy. Na pierwszy. Jeśli chodzi o próbę kręconą w rzepaku, to się jej nie da wykonać kołem. No, ja nie wiem jak to zrobić. Bo nie robi się tak jak pszenicy na pewno. Bo na pszenicy kręci się tutaj 19 razy. 19 razy kołem. I wychodzi tyle ile ma być. A w rzepaku też tyle samo powinno się kręcić, ale przy kręceniu na próbie inaczej wychodzi i na polu później inaczej wychodzi. Dlatego ja mam inny sposób na to, żeby mi wyszło te 3,5 kilo.